Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy doping. Dokładnie tak. Widzisz? No i się spociłem się, powiem, Monika, to te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Już jesteśmy po konferencji High League, czwóreczka, jest ze mną Scarface, bomba, jest, nie wyłączaj, jest, on jest tu gdzieś właśnie. I właśnie chciałam zapytać cię, jak po konferencji, dużo dymów, dużo się działo, jak się czujesz? Kifer jego. Nie, dobrze się czuję, wszystko dobrze. Czas mnie goni. Nie, no zmęczony już jestem tak naprawdę. 5 godzin jechałem, miałem wypadek po drodze. Tir mi zajechał drogę, bok mam skasowany. Ty byłeś? To ja byłem Ewą, to ja skradłem drzewo. I no dramat, nie jadę do hotelu, teraz jeszcze się najarałem, jest fajnie. Zatarasowałeś mi drogę, jak jechałam i dlatego, kurczę, tyle czasu, tak długo musiałam jechać, to przez ciebie. Ale konfliktu między nami nie będzie z tego powodu. Nie, możemy go rozwiązać. Ale nie, to masz dziewczynę, mówiłeś. Była jakaś miłość. Wiadomo, zawsze. Zakochany całe życie. To był tylko żart. Jezus, ja nadal zakochany? Weź, nie szanuj mnie, co? Nie będę ci udzielał wywiadu, jak będziesz z takimi gafami walić. No ale emocje są duże. Nie ma, dla mnie nie ma żadnych emocji, jest tylko jest niesmak, nie? Bo była totalna obojętność, że teraz jest niesmak, nie? Wyrzucasz dużo, bardzo prywaty, jeżeli chodzi o twoje życie z Zusie. Nienarodzone dzieci. Ona wymyśla. A ja wyrzucam to, co ona faktycznie zrobiła. A ty odbijasz piłeczkę? Nie, ja po prostu pokazuję, jaką ona jest osobą i co ma za łóżkami tymi ładnymi swoimi. Czyli chcesz przedstawić ją w innym świetle, niż ludzie odbierają? Nie, ja tam nie interesuję. Ja po prostu przedstawiam to, co zrobiła i tyle. Tak samo tej sytuacji z rundkami. Jedyną osobą, która dotknęła to, co zrobiła, to są dzieci, które poszły do szkoły i na drugi dzień nasłuchały się bzdur na swój temat, bo tak jak wstawiłem na swój YouTube, zapraszam Bomba Scarface na YouTubie, mam wszystko uregulowane i zawsze miałem i nigdy nie było żadnych zaległości w niczym. Ale poczekaj, Więc no tak jak mówię, jedyny kto od tego kłamstwa ucierpiał, to są dzieci. I jedyne kogo ona jest w stanie zranić, to dzieci. Ale ona też jest chorym dzieckiem, z małym dzieckiem zranionym w środku. No i dlatego no, nic z tym nie zrobisz. No taka jest. Trzeba się odciąć, nie zwracać uwagi. A ty taki święty jesteś? Masz coś na pewno za uszami? No pewnie, że mam za uszami. Ale... Co najbardziej? Nie wiem, no duże rzeczy, nie? Ale to... No, w postaci mężczyzn dorosłych, a nie dzieci. Moje dzieci mają wszystko od zawsze i niczego im nigdy nie brakowało. I bardzo mnie to cieszy. Bomba, twój rekord Brzeźnie słyszałam, że został pobity. Też właśnie słyszałem, ktoś mi powiedział ostatnio, ale no, trzeba, muszę wrócić i to sprawdzić. A możesz opowiedzieć historię, od czego się zaczęło? Kurde, nie bardzo, bo mam mało czasu. No tak w skrócie poproszę. No, co się stało? Nie wiem, nie pamiętam. Najarany jestem już mocno. O rekordzie Brzeźnie chciałabym, żeby nasi widzowie usłyszeli. No to pobił go ktoś, nie? Już nie jest mój. Nie pobiję tego kogoś. A ten rekord to był? Na bokserze. Ile? Nie wiem, nie pamiętam. Dużo, 970 coś. Wow! No i ktoś mi pobił, kutas jakiś. Game plan jest przygotowany, oczywiście. Game plan jest przygotowany jak na rekord z bokserem. Uważasz, że mogą ci ponieść emocje w walce z Ferrarim? Nie, nie poniosą mnie na face-to-face, nie poniosą mnie w oktagonie. Pełen spokój. Uważasz, że Ferrari był bardziej rozemocjonowany na face-to-face? Nie wiem, nie zwracam. Znaczy, no w sumie tak, zwróciłem uwagę na niego, był bardziej rozemocjonowany. Ferrari ma jednak większe doświadczenie w oktagonie. W oktagonie tak, ale biłem się no rules. No rules. Więc jak ja już powiedziałem, jest nice. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie wykorzystasz zasady, a jakich braku zasad będziesz wysługiwał się, żeby pokonać swojego przeciwnika. Będzie? Będzie. Która runda? No, myślę, że teraz w tym wypadku może być pierwsza, nie? Myślałem, że będą trzy, ale w wypadku braku zasad
Może być pierwsza. Czy te wszystkie prowokacje wobec Zusie to jest poniekąd uderzane Ferrariego, żeby go wytrącić z równowagi? Nie, ona mi jest obojętna. Ona jest mi obojętna i ja go nie potrzebuję wyprowadzać z równowagi, go zmiażdżę, bo kto go nie. Ja życzę oczywiście ci powodzenia, trzymam mocno kciuki. Bomba, kto będzie w twoim narożniku? Adrian Polak. Przede wszystkim, nie przede wszystkim, przepraszam, Krzysztof Ryta, przede wszystkim i Sławomir Tomczak, moi trenerzy. I Adrian Polak. Adrian Polak. To jest takie również przeciw Ferrariemu skierowane. Jeszcze Patryk Chrobak, mój bardzo dobry kolega i zawodnik KSW, więc ekipę mam w narożniku tak mocną, że tak mocno jeszcze nie miałem. Serdecznie pozdrawiam. Czy to, że ten fakt, że pojawi się Polak w narożniku, wytrąci, jak myślisz, wytrąci Ferrariego z równowagi? Nie wiem, ale będą większe wyświetlenia. To o to chodzi, nie? Czyli wszystko się zgadza. Jest fame, jest kasa. Wszystko jest, co powinno być. Czas na Power Rangers znika. Boom! Power Rangers! Jeszcze piękna kobieta będzie? Wiadomo, oglądać przed telewizorem. Czy będzie więcej pięknych kobiet wokół? Jest jedna, która mnie cały czas ogląda. Pokażesz światu tę kobietę? Sama się pokażę, kiedy przyjdzie na to czas. Ja jestem bardzo ciekawa, nie wiem jak wy. Ty już ją widziałaś. Żartuję. Do zobaczenia. Przypomnę sobie, która. Którą widziałam. Więc bardzo miło. Do zobaczenia w sobotę. Pa. Do zobaczenia. Jeszcze widzimy się na ważeniu. W piątek ważenie. W piątek ważenie, tak. 17. Ja jak fajnie wygląda. 17 września, sobota, Arena Gliwice. Main event Kizo versus Alberto.